Filia przychodni Medica przy ulicy Wyszyńskiego w Policach funkcjonuje od 10 lat. Za 2 miesiące ma zostać zlikwidowana, bo jak podkreśla prezes Mariusz Tarchoni, jest nierentowna i przynosi straty. Pacjenci nie kryją oburzenia. 27 sierpnia pacjenci ze zdziwieniem przeczytali informację, że z dniem 1 września przychodnia przestaje funkcjonować. To jest moja przychodnia, mój lekarz rodzinny. Ja sobie, wie pani, nie wyobrażam zamknięcie w centrum miasta w takiej filii, gdzie tutaj mieszkańcy, emeryci, renciści, inwalidzi mają najbliżej, jak tylko mogą się dostać do lekarza rodzinnego i do tej placówki. No jest to wręcz nie do pomyślenia, żeby ta placówka została zamknięta. Ja jestem inwalidą, ja nie mogę się poruszać o kulach. Mało tego, że kule to jeszcze but ortopedyczny. Ja mam tutaj do tej przychodni powiedzmy 150 metrów, gdzie jest mi najlepiej się dostać i najbliżej. Prezes Medici Mariusz Tarchoni tłumaczy, że od 6 lat punkt przy ulicy Wyszyńskiego generuje straty. Drugim argumentem ma być brak rąk do pracy. Jeśli chodzi o usługi medyczne, to musicie państwo wiedzieć, że one są kosztowne i muszą się wiązać z jakimś rachunkiem ekonomicznym. Ale problem tutaj w Policach, jak i w całym kraju, to jest problem jest taki, że mamy deficyt w odpowiednio wyspecjalizowanych lekarzach. Tu chodzi konkretnie o lekarza rodzinnego, o pediatrę lub o internistę. Z przychodni korzystają głównie osoby po 65 roku życia i matki z dziećmi. Dla tych dwóch grup społecznych likwidacja przychodni będzie szczególnie uciążliwa. Człowiek jest chory, żeby zdrowy to co innego, a choremu zawsze coś dolega i kuchnia trzeba, do lekarza i trzeba jechać. Na przykład nie wiem jak tam będzie, czy trzeba gdzieś się rejestrować i na drugi dzień dopiero do lekarza, czy jak dopiero się okaże. Od poniedziałku. Przewodniczący Rady Osiedla nr 6 w Policach, Ryszard Tokarczyk, nie kryje oburzenia z nagłej decyzji Medici. Tu jest 3,5 tysiąca zarejestrowanych pacjentów w tej chwili. Także 3,5 tysiąca nie tylko tutaj z mojego osiedla, ale z całego miasta Polic. I tu jest lekarz rodzinny. I teraz zamykając tą filię, brak dostępu do służby, a przecież wszyscy doskonale się orientujemy, że reformujemy służbę zdrowia. Reformowanie służby zdrowia nie polega na tym, że zamykamy punkty, które są dla mieszkańców, bo to jest to, co jest osiedle, to miasto jest wiekowo i tu i zamknięcie. Jak się dostaną na Kuźnicką do Polic? Przychodzi słota, zima, deszcz. Nie każdy ma samochód, a tu są ludzie starsi, emeryci i schorowani ludzie. No, jednak zakłady chemiczne zabrały im w pewnym sensie zdrowie. I więc trzeba wyjść naprzeciw tym mieszkańcom, a nie biznes ma być ważniejszy od zdrowia i pacjentów czy mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu różnych ludzi działalność Medici w tym miejscu udało się przedłużyć o 2 miesiące. Na prośbę przedstawicieli rad osiedla, mieszkańców oraz władz samorządowych gminy Police przedłużyłem działalność tego punktu POZ o 2 miesiące. W takim wymiarze czasu, jaki mogłem jedynie na to przeznaczyć. Do tej pory Medica przy Wyszyńskiego funkcjonowała od godziny 8 do 18. Od 3 września do końca października punkt będzie czynny do godziny 13, a do dyspozycji pacjentów będzie jeden lekarz. Od 8 do 13 jeden lekarz. Państwo sobie wyobrażacie, co tutaj będzie, jakie tu będą kolejki do rejestracji, a do przyjęcia. To nie jest taśma, że co 10 minut zmieniamy ten pacjenta. To jest pacjent, to jest zdrowie. To nieraz w pewnym momencie jest walka o życie. Jeżeli jest brak lekarzy, to proszę szukać na rynku. Medica to jest potężna firma, potężna. No jest to córka spółki LuxMed, a LuxMed, jak wszyscy państwo doskonale się orientujecie, jest to potężna firma, która zatrudnia 6 tysięcy lekarzy w całej Polsce. No więc to proszę jakby tam szukać. Pacjenci będą musieli przenieść się do Medici przy ulicy Kuźnickiej lub wybrać inną przychodnię na terenie Polic. Oznacza to jeszcze dłuższe kolejki do lekarzy. Tutaj mam swoją rodzinną. No i dla mnie będzie duże utrudnienie, bo później problem tam dojeżdżać pod zakłady to troszeczkę stwarza problem. A tu miałem bliziutko, spacerkiem,
przychodziłem, to kiedy potrzebowałem. Mi się wydaje, że tragicznie, bo sama podróż ciężka jest, na zakłady się dostać, no jeszcze w takich godzinach, co jeździ 103, to jeszcze, ale w innych godzinach, jak ja tylko kursuję 101, no to wie pani, no to jest bardzo problem się dostać tam, nie? I dla mnie to jest sytuacja bez pomyślonku, Ktoś się chyba nie dobrze nad tym nie zastanowił, bo to jest tylko na szkodę pacjentów. Pacjenci zapowiadają walkę o swoją przychodnię. Nie wyobrażają sobie, by po 10 latach punkt przestał istnieć. Mamy aptekę na miejscu na ulicy Bankowej. Mamy tyle pomieszczeń medyki, gdzie jest rehabilitacja. Pewnie jeżeli może komuś na tym budynku zależy, czy jest on do czegoś potrzebny, ale jest tyle po jednej, po drugiej stronie, że można tą medykę, jeżeli jest taka potrzeba, przenieść w inne miejsce, ale żeby ona się znajdowała tutaj, w centrum miasta. Jak się ma 83 lata, to wie pani, wygodnie jest, bardzo wygodnie na miejscu, a nie jeździć jeszcze tam na zakłady. Zdaniem prezesa Tarchoniego decyzja o likwidacji jest przesądzona. Podkreśla, że można było tego uniknąć, gdyby Medica wygrała przetarg na świadczenie nocnej opieki zdrowotnej. Gdybyśmy wygrali ten konkurs, to planowałem uruchomić dodatkowy punkt świadczeń przy Bankowej. Tam zresztą chciałem wysłać jedną z moich karetek. Ale ponieważ nocną wygrał inny podmiot konkurs i realizują, o ile wiem, na terenie szpitala przy ulicy Siedleckiej, no to w tym momencie to się mija z celem. Prawdopodobnie w tym miejscu po remoncie powstaną prywatne usługi rehabilitacyjne. Mieszkańcy nie rozumieją nagłej decyzji o likwidacji. Jak twierdzą, nikt ich nie informował i nie uprzedzał o tak radykalnych zmianach. Do tej pory w punkcie Medyki pracowało 4 lekarzy i personel. Prezes Tarchoni zapewnia, że nikt nie straci pracy. Do sprawy wrócimy.